złożone wiązanki kwiatów, które przynieśliśmy. Chciałem wszystkim drogim Państwu serdecznie podziękować za udział we mszy świętej, za wspólną modlitwę. Ta pamięć, jak widzimy, jest taka nikła, no chociażby świadczy, że jest nas za mało uważna. Ale dziękuję wszystkim Wam, którzy pamiętaliście, którzy jesteście. Oczywiście Panu Staroście i całemu zespołowi, dziękuję za zamówioną mszę świętą. Niech ta modlitwa dzisiaj przygody trwa za tych, którzy oddali życie, bo właśnie lecąc do Katynia na rocznicę mordu katyńskiego. Niech ta pamięć trwa i o Katyniu i o Smoleńsku, o wszystkich tych, którzy oddali życie, byśmy my mogli żyć w wolności, byśmy mieli ukochaną wolną ojczyznę, której na imię Polska. Żyjemy, myślę, że w dobrych czasach możemy bez przeszkód głosić i wyznawać swoje przekonania. Możemy głosić naszą wiarę, ale przecież jesteśmy w zdecydowanej większości narodem katolickim. Dzisiaj niech ta modlitwa przed Bogiem trwa za te 96 ofiar na czele z Panem Prezydentem Świętej Pamięci Lechem Kaczyńskim, jego małą matką. Dzisiaj również niech towarzyszy modlitwa za te wszystkie rodziny, które straciły właśnie swoje bliskie, ukochane osoby. I do Matki Bożej, bo środa nie wołajmy.